Uważam, że nawet osoby, które nie czytają komiksów, a filmy o superbohaterach omijają szerokim łukiem, i tak rozpoznają Supermana. Jeden z pierwszych superbohaterów narodził się na stronach magazynu Action Comics w czerwcu 1938 roku. Amerykański Heros ma już zatem 82 lata. Jego ziemskie imię to Clark Kent, pracuje jako dziennikarz i jest mężem Lois Lane. Tak naprawdę jednak Kent pochodzi z umierającej planety Krypton i nazywa się Kal-El. I to właśnie dzięki swojemu pochodzeniu zawdzięcza boskie supermoce. Jako iż jest kryptończykiem, czerpie energię z naszego żółtego słońca, podczas gdy to Krypton krążył wokół czerwonego karła. Wychodzi na to, że ten frajer jest wyjątkowy tylko dlatego, że jego planeta zdechła, a on miał szczęście, że akurat wylądował na Ziemi. I tylko dlatego, że dorastał na tej Ziemi, jest praktycznie Bogiem. No ten gość jest tak tragicznie mdły i wszechpotężny, że chyba tylko osoby bez jakiegokolwiek charakteru mogą darzyć tego lamusa sympatią. Nasz redakcyjny kolega, profesor Rum, nie miał zamiaru nikogo obrażać. Proszę nie brać do siebie jego obelg, mają one charakter jedynie humorystyczny. Szanujemy wszystkich naszych widzów i zachęcamy do oglądania. Kto go lubi, też jest frajerem. No na miłość boską, gość jest tak super, że nawet znając jego czułe punkty, jak wystawienie na działanie kryptonitu, czerwonego słońca i magii, nie da się go pokonać. A supermoce? No pozwólcie, że z przyjemnością przedstawię wam jego najgłupsze supermoce. Użył supermatematyki, aby obliczyć, ile jest fasolek w słoiku. No nie, no z takimi mocami to powinien zostać jakimś superfizykiem, no być może wtedy byłby do czegoś przydatny. Tak jak brzuchomówcy, potrafi wywoływać iluzję gadającej lalki. Subciu jednak potrafi za to rzucić swoim głosem na ogromny dystans. No chociaż jakby o tym pomyśleć, to zostawienie wiadomości głosowej po drugiej stronie globu, bez potrzeby korzystania z poczty głosowej, a nie, dalej jest lamerskie. Alternatywa do rzucania. Superfrajer jest w stanie nadać swój głos, tak aby zmaterializował się w radiu policyjnym. Pewnie po to, żeby wezwać wsparcie, jakiego głowa utknie w jego własnej dupie. Clark potrafi tkać z zawrotną szybkością. Ktoś by pomyślał, że można to podpiąć pod super szybkość, ale nie. Wyraźnie jest zaznaczone, że ta zdolność posiada swoją własną nazwę, czyli super tkactwo. Skorzystał z tej umiejętności, żeby uszyć suknię ślubną. Być może korzysta z tego, żeby naprawiać swoje rajtuzy w ogniu walki. To, że potrafi z łatwością złamać metal, to wszyscy wiemy. Ale czy wiecie, że za pomocą bardzo szybkiego tarcia palcami potrafi również go zespawać? Ciekawe, czy wypróbował to kiedykolwiek na Lois. Jak już wspomniałem wcześniej, Subciu czerpie swoje moce z naszego żółtego słońca. Swoją drogą jestem ciekaw, czy odprowadza podatek. Ale co się stanie, kiedy zabraknie życiodajnych promieni? Po tym jak dostał bombą atomową w twarz, przy okazji będąc wystawionym na działanie kryptonitu, Subciu zdołał się zregenerować, wchłaniając energię kwiatów. W jednej ze swoich filmowych przygód Subciu zademonstrował wcześniej nieznaną i później nawet niewykorzystywaną umiejętność naprawy oczami. Po tym jak nuklearny człowiek zniszczył kawałek wielkiego muru, amerykański bohater zrekonstruował go, używając tym razem niebieskiego promienia. Nie potrzebował do tego nawet cegieł, po prostu spojrzał, skupił się i już, po prostu. Jak jest powszechnie wiadomo, jednym z najczulszych punktów Kal-Ela to kryptonit. W filmie Superman Powrót nie był to jednak żaden problem, ponieważ Subciu był w stanie podnieść całą wyspę kryptonitu i rzucić nią w kosmos. Widać, że jak się zaprze, to nawet jego największa słabość nie stanowi dla niego wyzwania. Największa słabość. We wczesnej fazie znajomości, gdy Lois domyśliła się, kim naprawdę jest Clark Kent, jakby to było jakoś trudne, aby uchronić swoją drugą tożsamość, superbohater użył na niej techniki pocałunku amnezji. W
zasadzie wykorzystał tę technikę na niejednej kobiecie, co swoją drogą jest bardzo niepokojące. Przecież tą super techniką mógłby pokonać każdego swojego przeciwnika. Jeżeli dzięki pocałunkowi wywołuje amnezję, a co za tym idzie pewnie i uszkodzenie mózgu, taki Lex Luthor zapomniałby, dlaczego nienawidzi Subcia i dałby sobie po prostu spokój. Strzela mini supermenami z rąk. Kurwa, co za frajer. Superman nie musi jeść. Tak, wcale. Całą niezbędną energię czerpie ze słońca, no i okazjonalnie kwiatków. Gdy jednak się zdarzy, że ani tego, ani tamtego nie ma pod ręką, zaczyna po prostu żreć tony burgerów. Oto Superman, w całej swojej krasie. Wszechpotężny kosmita Bóg. Istota bez granic. No ale przyda się jednak małe sprostowanie. Większość zdolności opisywanych w materiale pochodzi jeszcze z komiksów XX wieku. Aktualnie superbohater nie ma tak obłędnych zdolności. Wtedy wystarczyło dopisać do rozwiązania problemu super i czytelnicy byli zachwyceni nowym numerem superbohatera. Aktualnie Clark Kent jest jednak trochę bardziej przyziemny. Chociaż wciąż aż obłędnie głupio potężny. Z tej strony profesor Room z drużyny Batmana. Pozdrawiam!